W poprzednim materiale omawialiśmy sobie procedurę wyjazdu ze stacji na szlak. Tym razem będzie procedura odwrotna, a mianowicie wjedziemy sobie ze szlaku na tor stacyjny. Wszystko, co będzie się działo, będzie działo się, proszę zobaczyć, po tym torze. Po torze numer 1. Z tego względu, że wjedziemy sobie z toru szlakowego numer 1 na tor stacyjny pierwszy. W tym przypadku droga przebiegu jest odpowiednio ułożona. Tylko czekamy, aż dyżurny ruchu sąsiedniego posterunku, można powiedzieć, uaktywni tą blokadę, czyli po prostu on musi ją uruchomić. Ta blokada jest włączona, tylko po prostu jest wygaszona. To czekamy. Dyżurny ruchu sąsiedniego posterunku aktywował blokadę, wciskając przycisk WBL. Aby kierunek blokady został ustawiony, muszę wcisnąć przycisk bloku pozwolenia. Teraz dyżurny ma możliwość wyświetlenia sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym. Po czym poznam, że dyżurny ruchu sąsiedniej stacji wyświetlił sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, po tym, że strzałka przyjazdu zaczyna umie migać na kolor czerwony. A po czym poznam, że pociąg na sąsiedniej stacji minął już semafor wyjazdowy i nastawiony został sygnał stój, po tym, że strzałka przyjazdu zmieniła się z migającego czerwonego na ciągły czerwony. Pociąg jest już na szlaku, przejdę teraz do ułożenia drogi przebiegu zgodnie z tablicą zależności i wyświetlę sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym. Wiecie już doskonale, że pociąg najeżdżając pierwszą osią na pierwszy odcinek oddziaływania za semafor świetlny nastawia go na sygnał stój. Następnie zajmuje poszczególne odcinki torowe i zwrotnicowe. Zastawka nad blokiem końcowym zwalnia, gdy pociąg ostatnią osią zjedzie z pierwszego odcinka oddziaływania za semaforem. Dodatkowo pociąg musi jeszcze minąć sygnałowe miejsce końca pociągu. Gdy nie będzie żadnych nieprawidłowości, mogę przejść do zablokowania bloku końcowego. Blokada przechodzi w stan neutralny, czyli będzie wygaszona.